tymi Ukraińcami to... taka historia, która znowu ma takie wielkie znaczenie w moim życiu. Mianowicie ojciec jakiegoś mojego kolegi powiedział, że jakiś tam przyjaciel mojego ojca, nawet nie jakiś, tylko taki lubiany bardzo przeze mnie, Czajka się nazywał, Londona mi opowiadał, jak chodziłem, jak mieli mnie uśpić, to on przy mnie siadł, opowiadał mi Londona. Ja później przeczytałem to wszystko, co on mi opowiedział, nigdy mi się tak nie podobało, jak to, kiedy on mi to opowiadał. Otóż, że on jest Ukraińcem, powiedział. I mnie to rzeczywiście trafiło, bo w Lwowie być Ukraińcem to coś bardzo złego. W polskim środowisku, pewnie w ukraińskim odwrotnie. No i przyszedłem ja do domu i mówię, tata, słuchaj, ten Czajka jest podobno Ukraińiec. No to tata powiada, on nie, ale ja tak. I zostawił mnie, bo coś tego. I tutaj dla mnie był to niesłychany wstrząs. Ja calutki dzień się z tym męczyłem, się z tym pogodziłem, przychodzę do niego jakieś szczegóły się dopytać. Wiesz, nie pokojarzyłem sobie, że to musi być dziadek, to nie bez Sosnowca, wiesz, w ogóle kompletnie, taki strzał w głowę. Co ja mogłem mieć lat z 5. I mówię do niego, no z tym Ukraińcem, a on mówi, wiesz, nie jestem, powiada, ale to przypadek, bo to jest przypadek, kto się kim urodzi. I dla mnie był to taka absolutna iluminacja. Mój stosunek do spraw narodowych to ukształtowało na zawsze. Nie jest, jak sądzę dziś, prawdziwa informacja. Wprawdzie to jest przypadek, kto się kim urodzi, ale nie jest zupełnie przypadek, kto kim jest. I naród, tak jak religię, tak jak życie, człowiek sobie wybiera. Ale dla świadomości, że mógłbym wybrać inaczej, to odegrało zasadniczą zupełnie rolę. Że mam jakby właśnie swobodę wyboru. O, tak bym to powiedział.